Uzbierałam całą serię 25 kolekcjonerskich minifigurek z LEGO, no i dzisiaj sobie ją wspólnie obejrzymy, no i też wybierzemy sobie nasze top 3 najlepszych figurek, które znajdziemy w tej serii. Hejko, witajcie na kanale Klockowisko, no i dzisiaj w temacie jeszcze minifigurek zostajemy. Ostatnio pokazywałam Wam mega prościutki sposób na to, jak rozpoznać, jakie minifigurki znajdują się w tych kartonowych saszetkach. Link do tego materiału oczywiście macie na górze, no a dzisiaj oglądamy już całą serię. Będziemy sobie oglądać po kolei każdą z 12 minifigurek, pokażę Wam ją ze szczegółami, powiem co mi się podoba, no a na koniec zrobimy sobie taki mały ranking. No dobra, no to co, pierwsza saszetka i ja tutaj już nie skanuję kodów, bo wiem, że mam na pewno 12 różnych figurek. No i w pierwszej saszetce znalazłam chłopczyka w stroju pociągu i jest to figurka, która mnie dość mocno zaskoczyła, ale raczej na plus, raczej pozytywnie, dlatego że myślałam, że ten pociąg będzie troszeczkę gorzej wykonany. A dostajemy tutaj naprawdę ciekawe elementy, takie jak chociażby ten nadrukowany tile na przód pociągu. No i też oczywiście takie stroje i przebrania, jeżeli chodzi o minifigurki z LEGO, no to wcale nie jest coś bardzo częstego, więc ja się cieszę, że mam kolejną taką figurkę, no i myślę, że może się przydać na Halloween. Kolejna saszetka, no a w niej figurka bardzo bliska mojemu serduszku, dlatego że jestem ogromną fanką dinozaurów. No i mamy już tutaj drugą figurkę, bo poprzednio pojawił się już pan w stroju tyranozaura, no a tutaj mamy minifigurkę w stroju triceratopsa. Ja bardzo naprawdę lubię tą figurkę, uważam, że jest przepięknie wykonana, no i myślę, że jest to jedna z lepszych figurek w tej serii, zobaczcie tylko sami, myślę, że tutaj można wykorzystać zarówno tą głowę, jako na przykład jakąś ozdobę, czy jako różny ciekawy element i ja bardzo bym chciała stworzyć mój własny park jurajski właśnie z takimi elementami, czy z takimi maskotkami dinozaurów, które mogłyby chodzić między odwiedzającymi i robić sobie z nimi zdjęcia. Okej, kolejna saszetka, no a w środku znajduje się minifigurka psiej groomerki. No i tutaj mamy pięknego pieska, jest to bodajże hart afgański, jak dobrze myślę. No i tutaj fajnie, bo dostajemy też oczywiście zapasowe nożyczki, jeżeli chodzi o akcesoria. Całkiem nie najgorszy torsik, przepiękny piesek i jeśli Wam na nim zależy, no to nie wiadomo, czy one się kiedykolwiek jeszcze gdzieś pojawią. Więc polecam Wam zrobić to co ja i po prostu kupić dwie takie figurki, bo myślę, że spokojnie je znajdziecie. Dlatego, że jak ostatnio byłam jeszcze w smyku i skanowałam kody, to jeszcze było sporo tych psich groomerek. Następna saszetka to oczywiście hit internetu, czyli pasterz z kozą. Ja wiem, że koza jest fantastyczna, no i sama figurka też jest dosyć ciekawa, bo jeżeli lubicie takie klimaty, na przykład średniowiecznej kuźni czy zamku, to będziecie mieć świetną figurkę takiego trochę średniowiecznego, historycznego pasterza, więc totalnie rozumiem, dlaczego tak wielu osobom zależało na tym, żeby właśnie wejść w posiadanie tej konkretnej figurki. Powoli idziemy w stronę połowy i w kolejnej saszetce ukrywa się kolejny fantastyczny bohater tej serii, czyli Lord Nietoperz. Dla mnie jest to taka figurka, na którą wcześniej nie zwróciłam uwagi, no i dopiero jak ją poskładałam, zobaczyłam, jak ciekawie jest zbudowany ten topór. Jak szczegółowy jest nadruk na torsiku, to naprawdę spodobała mi się ta figurka i uważam, że jest ona jedną z lepszych figurek z tej serii. No i ma też oczywiście ogromny potencjał, jeżeli chcecie zbudować swoje własne figurki. Po Lordzie Nietoperzu oczywiście przyszedł czas na wojowniczkę Barbarzynkę. Tutaj myślę, że wielu osobom, które lubią klimaty wioski wikingów, czy na przykład tej koziej łodzi, będą chciały uzupełnić swoją armię, no to myślę, że ta figurka jest świetna. Ja tą figurkę też mam akurat w dwóch sztukach, no bo czekam na jakąś ciekawszą promocję na wioskę wikingów, no i myślę, że trochę po drobnych modyfikacjach ta figurka może się tam fajnie sprawdzić. I tak, ja wiem, że jeśli chodzi o historyczną dokładność i o to, co wikingowie mogli na sobie nosić, jeśli chodzi o wyrabiane przez nich ubrania, to nie jest do końca poprawne, no ale wiecie, chodzi bardziej o taką umowność, bo LEGO to zabawki, no i mi nigdy nie będzie zależało na tym, żeby jakoś zbyt wiernie trzymać się realizmu historycznego przy swoich budowlach. Wracamy jednak już do takich normalnych mieszkańców naszego miasta, no i w kolejnej saszetce znalazłam figurkę pani sportsmenki.
Ta figurka od początku trochę mi się nie podobała, no ale przede wszystkim zobaczyłam ją z bliska i naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jaki mamy tutaj piękny tatuaż na rączce tej figurki. Myślę, że spokojnie można tą rączkę podmienić z jakąś inną figurką i mieć ogromną frajdę właśnie z tego, że nasze figurki mają takie wielkie dziarki. No ale też dostajemy fajne akcesoria na siłownię, czyli ten hantelek, czy napój z Witarasza, czyli z firmy, która już od jakiegoś czasu jest w LEGO, przede wszystkim w serii City. W kolejnej saszetce znalazłam figurkę Harpy, no i ona jest dla mnie taka, że naprawdę ciężko mi ją ocenić. Uważam, że ma bardzo ładne elementy, bardzo ciekawe włoski, ciekawą kolorystykę, ale jeszcze nie wiem, w jaki sposób użyję te elementy, więc jest to taka figurka, która troszeczkę mniej mi się podoba, mimo że nadal uważam, że jest bardzo ciekawa, no i na pewno kilka rzeczy, tak jak właśnie ta buźka, czy włoski, czy ewentualnie skrzydła, myślę, że spokojnie będzie można wykorzystać, no a nad resztą to też jeszcze pomyślę. A w kolejnej saszetce znowu wracamy do zwyklaków, no i jest to dziewczynka w przebraniu Muchomora. Ja wiem, że ta figurka podbiła serca internetu i ja się zdecydowanie z tym zgadzam. Nie dość, że dostajemy bardzo ciekawy torsik, taki po prostu, wiecie, zwykły, który możemy wykorzystać, przerobić w naszych customowych figurkach, to jeszcze mamy fajne akcesoria, czyli pięknie nadrukowanego motyla, no i oczywiście ten kapelusz Muchomora, no dla mnie fantastyczna sprawa i na pewno chciałabym go też użyć w jakichś swoich makietach w formie takiego przeskalowanego, ciekawego grzyba. Po Muchomorku kolejną figurkę, którą znajdziemy, jest figurka czarno-białego detektywa. Jest to naprawdę piękna figurka, nie do końca może jestem przekonana, jeśli chodzi o jej buźkę, no ale ten komplet szarego tręcza, szarych nóżek, akcesoria właśnie takie jak czerwona ryba czy ta luneta, to są naprawdę świetne części i świetni dawcy elementów do budowy swoich własnych makiet i swoich własnych minifigurek. Jeżeli chciałabym mieć w swoim mieście jakiegoś detektywa, który współpracuje z funkcjonariuszami z komisariatu w LEGO Mieście, no to myślę, że wystarczyłoby tylko podmienić główkę na taką żółtą, no i już możemy tą figurkę wykorzystać i w naszym mieście pojawi się taki nowoczesny Hercules Poirot czy inny Sherlock Holmes. Po detektywie pojawia się w naszych saszetkach gamerka i jest to figurka, która ma bardzo fajne akcesoria. No i oczywiście poza akcesoriami znowu wraca tutaj motyw Witarasz, dlatego że na pleckach, na torsie jest nadrukowane właśnie logo tej firmy sprzedającej napoje. Całkiem fajny zabieg z tymi spodniami w paski, trochę taki vibe falkoniary, no ale oczywiście w nowoczesnym wydaniu takiej różowo-włosej gamerki, do tego piękna myszka, klawiatura, oczywiście myszka jest w elementach zapasowych, jak i również te zielone słuchawki, więc myślę, że naprawdę ogromny potencjał, przede wszystkim do jakichś ciekawych przeróbek, jeśli chodzi o figurki w naszym mieście. No i ostatnia figurka, czyli atleta z protezami nóg. Ta figurka jest umiarkowanie ciekawa moim zdaniem, ale na pewno znajdziemy tutaj też ciekawe elementy, takie jak na przykład te medale, czy coś, co też mi się bardzo podoba, no to ten klocek z nadrukowanym numerem pierwszym. W tej figurce też są całkiem ciekawe włoski, więc może nie jest to mój faworyt, jeśli chodzi o te wszystkie figurki z tej serii, no ale oczywiście nie będę narzekać, że on też trafił do mojej kolekcji, no bo na pewno te elementy wykorzystam. Jeśli mam wybrać moje top 3 minifigurek, no to na trzecim miejscu umieszczę, uwaga, uwaga, pasterza z kozą. Dlaczego na trzecim miejscu? No jest to naprawdę piękna figurka, ale oczywiście poza kozą sama figurka jest dosyć charakterystyczna, no i też myślę, że jeżeli chcielibyście takich współczesnych pasterzy, czy jakichś rolników, czy farmerów budować, no to nie do końca wam się przydadzą elementy, które tutaj znajdziemy. Na miejscu trzecim oczywiście dziewczyna Muchomorek i ja bardzo lubię tą minifigurkę i od początku, kiedy pojawiły się zdjęcia, wiedziałam, że będę chciała mieć co najmniej dwie w swojej kolekcji. No a na pierwszym miejscu, nie może być inaczej, będzie to oczywiście Lord Nietoperz. Przede wszystkim mamy tutaj fantastyczną zbroję, którą możemy wykorzystać przy budowie większej ilości jakichś takich mrocznych rycerzy, przepiękną tarczę, którą widzę zawieszoną na przykład na ścianie w jakimś zamku, no i ten podwójny topór, który składa się z dwóch czerwonych ostrzy, które też myślę, że można ciekawie wykorzystać. Naprawdę ta figurka zaskoczyła mnie najmocniej dbałością o szczegóły i tym, jak dużo ciekawych i ukrytych detali tutaj mamy.
Oczywiście jest to nawiązanie do starszych serii, to znaczy do serii Castle, a dokładnie do Fright Nights. Pokażę Wam tutaj zdjęcie zestawu właśnie, w którym występował ten pierwotny Lord Nietoperz. No i ja jestem bardzo szczęśliwa, że mam go teraz w swojej kolekcji, a nawet mam dwie sztuki tej figurki. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy zgadzacie się z moim rankingiem. No i czy też zbieracie całą serię kolekcjonerską, właśnie tę 25, lub może macie jeszcze jakieś inne w swojej kolekcji. Dajcie też znać, jakie są Waszym zdaniem najlepsze top 3 figurki z tej serii, no i zostawcie komentarz pod tym filmem. Jeśli Wam się podobają moje materiały, to wyślijcie ten film dalej jakimś znajomym, którzy lubią LEGO. A kto jeszcze nie subskrybuje, no to oczywiście subik, łapka w górę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Bajo!